Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Naszym gościem jest Jacek Bendykowski z Sejmiku Pomorskiego, Platforma Obywatelska. Rozmawia Agnieszka Michajłow. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Niech pan mi powie tak w praktyce, po co są te uchwały Rad Słupska, Sopotu, a w środę wiem, że specjalnie zbierze się Sejmik Pomorski, żeby wydać oświadczenie, przyjąć uchwałę w sprawie tego, że będziecie respektować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nawet nie publikowane. Jaki to jest właściwie sygnał do mieszkańców, że co, że jaką mamy sprawę załatwiać, będziemy załatwiać w Sejmiku, znaczy w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z orzeczeniami Trybunału. Panie doktor, Sejmik Województwa Pomorskiego będzie podejmował uchwałę rocznicową, związaną z 225. rocznicą przyjęcia Konstytucji 3 maja. No ale wiemy, i tego typu, w związku z czym, prawda? Jest uświęconą tradycją, że tego typu rocznicowe uchwały my podejmujemy od lat w różnych sytuacjach. Natomiast jest faktem, że w treści tej uchwały jest również szczególny apel związany z obecnym kryzysem konstytucyjnym, bo ten kryzys jest bardzo niebezpieczny dla państwa. On prowadzi na dłuższą metę do potencjalnego dualizmu prawnego i to dziś już widzimy w aspekcie bardzo wielu ustaw, które mają istotne znaczenie w rozwoju gospodarczym, istotne znaczenie dla mieszkańców, choćby ale ustawa o obrocie ziemią. Ale przeciętny Polak tego jeszcze choćby, nie widzi. Nie widzi, dlatego że te ustawy, po pierwsze, część z nich jeszcze nie weszła w życie, jak choćby ustawa o obrocie ziemią, czy ustawa o policji. Możemy mieć ustawy związane z masowymi zwolnieniami, które dopiero będą oceniane przez Trybunał Konstytucyjny, bo przecież Trybunał Konstytucyjny ma je oceniać w najbliższym czasie. Może dojść do takiej sytuacji, że Trybunał uzna ich niekonstytucyjność, a jednocześnie rząd nie będzie respektował tych orzeczeń Trybunału. Pani mecenasie, jednym słowem będzie dużo pracy dla prawników. Będzie dużo pracy dla prawników, więc na swój sposób mnie to może cieszyć osobiście, ale mnie to martwi jako obywatela. No dobrze, ale wracając do tych uchwał, czy nie jest trochę tak, że każdy powinien robić to, do czego został powołany i za co odpowiada? Tak, i jednym z zadań samorządu i gminnego, i wojewódzkiego jest troska o mieszkańców i o wspólnotę, która jest, czy jak gdyby, którą się zajmujemy. Z punktu widzenia samorządu niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego i jak gdyby mocna pozycja Sądu Najwyższego, czyli sądów i trybunałów, ma absolutnie fundamentalne znaczenie, bo jeżeli spojrzy pani na pozycję ustrojową samorządu w Polsce, to ona po tych 25 latach, z jednej strony mówimy, że ta reforma się nam udała i jest to najbardziej udana z reform, ale jednocześnie cały ustrój państwa terytorialny dzisiaj jest oparty na fundamencie ustawowym. To znaczy tak naprawdę w ciągu jednej nocy, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni, można dzisiaj w Polsce zmienić ustrój państwa. Ale pan sugeruje, że się szykuje jakiś zamach na samorząd? Nie, jedyną ochroną praw, wolności, kompetencji samorządu terytorialnego w Polsce dzisiaj są sądy i trybunały na wypadek potencjalnych sporów. Więc my nie możemy, znaczy nie można stwierdzić, iż samorządy nie mają interesu prawnego, jak się ładnie mówi, w tym, żeby troszczyć się o przyszłość obu instytucji. Mamy na pewno do czynienia dzisiaj z pewnymi tendencjami do recentralizacji. To znaczy, jak słuchamy języka naszych koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, to zresztą to jest naturalne, tym się różnimy trochę też w poglądach. Oni są nieco bardziej centralistyczni, my jesteśmy znacznie bardziej decentralizujące. Czyli my uważamy, że im bardziej zdecentralizowane państwo, głównie tym lepsze. Z tego powodu, bo uważają, że jak były minister Sikorski, że państwo w wielu sferach w Polsce nie istnieje. Ale to akurat były to chyba nie minister Sikorski, tylko minister Sienkiewicz. Przepraszam, Sienkiewicz. Natomiast i co więcej, miał pewnie rację w wielu aspektach tego, co mówił. Dzisiaj wtedy go krytykowaliśmy, dzisiaj zaczynamy doceniać rację z ówczesnych rozmów. Natomiast on miał na myśli administrację rządową, pani redaktor. Więc wzmacnianie tej administracji, która gorzej działa, na pewno nie będzie służyło państwu. Podobną uchwałę przyjął Sejmik Województwa Lubelskiego i czytam dzisiaj, że wojewoda lubelski grozi rozwiązaniem sejmiku i wcześniejszymi wyborami.
powołując się tutaj na artykuł Konstytucji, który mówi, że twierdząc, że sejmik naruszył prawo poprzez tę uchwałę, że po stwierdzeniu naruszenia prawa Sejm może rozwiązać sejmik wojewódzki. Nie boi się pan takiej akcji? Nie boję się. Znaczy, wojewoda ma oczywiście instrument do tego, żeby uznać, że jakaś uchwała narusza prawo i może stwierdzić jej nieważność, a w takiej sytuacji samorząd, zgodnie z Konstytucją, ma prawo zaskarżyć taką decyzję do sądu i myślę, że sądy są od tego, żeby ocenić, czy te uchwały są zgodne z prawem, czy nie, a nie organ administracji rządowej. Tak dzisiaj wygląda ustrój państwa. Domyślam się, że on może być nie wszystkim w smak. Znaczy na pewno część polityków uważa, że byłoby znacznie prościej, gdyby ocena prawna była powierzona wyłącznie urzędnikom administracji rządowej. A wracam do pytania. Pan uważa, że jest jakieś zagrożenie, jeśli chodzi o samorząd w Polsce? Nie wiem, czy jest zagrożenie. Wiem, że jest pewna tendencja, która się pojawia w wypowiedziach członków rządu do tego, żeby raczej centralizować niż decentralizować. A patrząc na jakby wydarzenia ostatnich kilku miesięcy, wiemy, że obecna ekipa jest bardzo jakby sprawna i szybka w tym, co robi. Znaczy najpierw robi, często najpierw robi, potem myśli, potem próbuje jakoś poprawiać te rzeczy. Ustrój państwa jest rzeczą zbyt delikatną i zbyt subtelną, żeby w taki sposób do niej podchodzić, a tak jak powiedziałem, niestety Polska nie jest państwem federalnym, czyli zmiana ustroju państwa dzisiaj może tak naprawdę nastąpić w ciągu jednej nocy. A spodziewa się pan wcześniejszych wyborów samorządowych? Na poziomie województw? Znaczy, może nowych województw? Nie spodziewam się. Byłoby to moim zdaniem, byłby to zbędny wydatek. Natomiast my się takich wyborów nie boimy specjalnie. Jak będą, to będziemy dzielnie walczyć o głosy. I wierzymy, uważamy, że ufamy, że mieszkańcy nie widzą dzisiaj potrzeby w większości przynajmniej samorządów w Polsce dokonywania poważnych zmian. Radni sejmiku pojechali w poniedziałek do Słupska i głosami Platformy przyjęli taki apel do rządu, w którym oczekują rządowych inwestycji w regionie słupskim. To chodzi oczywiście o S6, chociaż ona chyba nie jest tutaj, ta budowa zagrożona, o drugą nitkę kolejową, o jakieś rekompensaty za budowę tarczy, czy właściwie niebudowanie tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Tego apelu nie poparli radni Prawa i Sprawiedliwości, bo nie uważam, że to jest polityczna akcja i że wy, Platforma, mieliście 8 lat na to, żeby wykazać się tym inwestowaniem w regionie słupskim. Znaczy, radni PiS na szczęście się wstrzymają od głosu. Znaczy, tu jest, myślę, że mamy do czynienia z jakimś piramidalnym, nie porozumiem, to jest złe słowo, bo myślę, że to przemyślane działanie. Pani redaktor doskonale pamięta i myślę, że część słuchaczy również, spotykaliśmy się w tym studio wielokrotnie. Również pani i ja dyskutując o rozmaitych apelach, które podejmował Parlament Pomorski do rządów poprzednio Donalda Tuska czy Ewy Kopacz w najróżniejszych sprawach, więc my akurat dosyć wsławiliśmy się tym, że dosyć często w bardzo asertywny sposób oczekujemy od rządu pewnych działań. To jest akurat sprawa, w której my podejmowaliśmy również analogiczny apel 2 lata temu, mając świadomość tego, że tereny na południe od Słupska i wokół Słupska, jak również wokół Koszalina, na południe od Koszalina, to są tereny w Polsce, które są uznane za najsłabiej skomunikowane. Zresztą i to jest jak gdyby jedna z przyczyn ich wykluczenia i poważnego ograniczenia rozwoju. To ma fundamentalne znaczenie dla tych terenów. My wtedy apelowaliśmy do rządu Tuska, żeby wpisane zostały pewne inwestycje na listę inwestycji priorytetowych. Kiedy gdyby nie kampania wyborcza i akcja Roberta Biedronia, to pewnie w ogóle nic by nie rozwoju było. Strategię rozwoju transportu nie, to był rok 2013. Pani rektor, grubo przed pojawieniem się pana prezydenta Biedronia. Apelowaliśmy to do rządu. Udało nam się wymusić na poprzednim rządzie wpisanie tego do kontraktu terytorialnego, czyli zawartego pomiędzy rządem a województwem pomorskim. I dzisiaj chcemy, żeby te inwestycje zostały, tak jak się nam to udało wynegocjować, zrealizowane. Oczywiście byłoby znakomicie, gdyby one były niezagrożone, tak jak pani mówi. I wtedy ten apel, rząd powinien powiedzieć, drogi samorządzie, cieszymy się, że apelujecie do nas o te istotne rzeczy. A pan podejrzewa, że są zagrożone? Zupełnie, czy chyba nawet w tym tygodniu czytałem wywiad z panem ministrem Adamczykiem, który w jednym z tygodników prawicowych, które ja czytuję pasjami, bo one są dobrym źródłem wiedzy na temat tego, co się dzieje, który tę drogę S6 nazywa takim trochę politycznym pomysłem. Mówi o niej trochę takim językiem, jak my swego czasu mówiliśmy o przystanku we Włoszczowej.
mówiąc o tym, że tego typu pomysły niespecjalnie powinny być realizowane, więc nie jest tak, iż nie ma wątpliwości w rządzie odnośnie pewnych fundamentalnych dla nas inwestycji. Z perspektywy Sopomorskiego droga S6, modernizacja drogi kolejowej 202, czy pewne rekompensaty dla mieszkańców wokół Redzikowa, którzy mają dzisiaj ograniczenia inwestycyjne, są absolutnym fundamentem, o który chcemy zabiegać w rządzie i chcemy, żeby rząd był przekonany, że robimy to wyłącznie w interesie mieszkańców województwa. Nie jest chyba aż tak źle, skoro czytam dzisiaj na jednym z portali, że ma być rządowa dotacja do budowy mostu na Wyspę Sobieszewską. 17 milionów złotych. Jeden z polityków wybrzeżowych i gdańskich głośno się odgrażał, że na pewno Adam już tego mostu nie wybuduje. Poseł Andrzej Jaworski, tak wiemy. Ale tutaj czytam, że to na posiedzeniu wspólnym samorządu i rządu, że taką deklarację tam złożyli wiceminister finansów i Ministerstwo Infrastruktury. Tego się bardzo cieszy, bo wbrew pozorom na poziomie takim czysto urzędniczym. Nie jest aż tak źle, bo takie czarne wizje, że nie będzie drogi. Ale nie mówię, jest sześć tylko i wyłącznie. Cieszę się bardzo, ponieważ na poziomie urzędniczym myślę, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wiele osób, które również chcą pracować i robić swoje. Mnie na przykład bardzo ujęła, mówiła pani o wypowiedzi pana wojewody lubelskiego, a mnie bardzo ujęła wypowiedź wojewody kujawsko-pomorskiego, który stwierdził z kolei, że wojewoda nie jest od zajmowania się uchwałami o charakterze politycznym, tylko tych, które mają znaczenie prawne, i on nie będzie skarżył tych uchwał, więc myślę, że mogą być oczywiście różne postawy również wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości odnośnie tej sprawy. A pan też uważa, że w sporze z Trybunałem Konstytucyjnym to właśnie Gdański za pieniądze miejskie powinien ugościć uroczystość z okazji rocznicy Trybunału Konstytucyjnego? Ja myślę, że to jest piękny gest. Gdański jest miastem, prezydent, które wielokrotnie gościło wiele imprez o charakterze symbolicznym. A to jest gest czy polityczna prowokacja? To są elementy promocji miasta, które jest miastem wolności i solidarności. I tym miastem, które przyniosło, dumni jesteśmy i chcemy promować taką wizję i opinię o Gdańsku, że to jest to miasto, w którym obalono komunizm i które zawsze walczyło o demokrację i walczyło o praworządność. W sytuacji, kiedy nastąpiło poważne okrojenie finansów Trybunału Konstytucyjnego i on nie jest w stanie dzisiaj sfinansować swojej 30. rocznicy, myślę, że taki gest prezydenta Domowicza jest bardzo ładnym gestem. Myślę, pan, że zapytać gdańszczan, czy oni chcą to robić, to myśli pan, że byliby za? Ale myślę, że robimy wiele tego typu rocznicowych rzeczy, upamiętniających rozmaite wydarzenia, wspierających rozmaite instytucje. Nigdy nie przypominam sobie takiej dyskusji. Ona się dzisiaj pojawia w związku z tym, że istnieje spór konstytucyjny między rządem a Trybunałem Konstytucyjnym. Myślę, że w normalnych warunkach nikt takiego pytania by nie zadał. Ale normalne warunki nie są. To prawda. Uważam, że Gdańsk tym gestem pokazuje również swoją pozycję i to, że samorządy potrafią zajmować się sprawami, które mają charakter ponadlokalny. Symboliczny. Sejmik się zbiera w środę, tak, i uchwała będzie w sprawie Trybunału. Mam nadzieję, to jest projekt uchwały, zresztą jakoś przeze mnie współtworzony, więc liczę, że zostanie poparty przez koleżanki i kolegów. Moim zdaniem to jest taka uchwała, która może być poparta również przez koleżanki i kolegów z PiSu, bo staramy się ją napisać w taki sposób, żeby ona nie budziła niepotrzebnych... jak spojrzy pani na tą uchwałę słupską, myślę, że radni PiS mogli głosować przeciw, mimo wszystko się wstrzymali i mam wrażenie, że poza jednym z kolegów większość radnych czuła się trochę nieswojo, nie popierając uchwały, którą myślę, że w sercu tak naprawdę popierali. No tego to się chyba nie dowiemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.